Witam Was w kolejnym odcinku StefT. Dzisiaj nagramy najlepsze buildy na patch 10.15. Trochę jest w tym odcinku, ale zanim zaczniemy, to chciałem Was zaprosić na mojego Twitcha, bo tam aktualnie teraz streamuję. Jest już tam prawie 1000 followersów. Głównie jest to TFT, ale czasami pojawia się też Valorant i LOL. I możecie się załapać na gierki z widzami, giveaway'e, ale głównie będę tam grał rankedy, żeby wbić jak najwyższą rangę w tym patchu. Tak więc, jeżeli chcecie obejrzeć gierki z tego patcha na żywo, to zapraszam Was na mojego Twitcha. A teraz, przechodząc do najlepszej kompozycji, na sam początek mamy chyba najlepszą kompozycję w tym patchu, czyli jest to Astro Sniper. Generalnie można tą kompozycję grać na dwa sposoby: albo gracie czterech snajperów, albo gracie dwóch snajperów, zależnie jak Wam do tego, jak Wam podchodzą itemki, jak Wam podchodzą postacie. Ja chyba bardziej preferuję grać tylko dwóch snajperów, bo wtedy macie więcej frontlane'u. Ale jeżeli od początku gry macie Caitlyn, możecie sobie pozwolić na granie czterech snajperów, to jak najbardziej też do tego zachęcam. Jeżeli chodzi o nasz frontline, to zawsze chcemy mieć tam Wukonga oraz Nautilusa. Wiadomo, że Wukonga od razu nie będziemy mieć, ale chcemy mieć tam jakąś Leonę Poppy, która będzie trzymała miejsce. Dlatego właśnie Wukonga. Do tego chcemy też dorzucić Gnara, który będzie naszym trzecim Astro. Wtedy nasz Teemo może się dużo szybciej odpalać. I dorzucamy sobie do tego jeszcze jakichś Mystików. Możecie sobie dorzucić. Możecie zagrać czterech Vanguardów. Możecie zagrać czterech Snajperów. Możecie zagrać dwóch Mystików w postaci Barda i Karmy. Jeżeli nie macie jeszcze Gnara, naprawdę ten build może przyjąć tutaj całkiem dużo postaci. Ja osobiście lubię tam wrzucać tych Mystików, bo teraz całkiem dużo postaci, które są grywalne, będzie miało obrażenia magiczne. Tak więc Soraka oraz Karma to jest mój wybór. Generalnie w tym buildzie chcecie mieć dosyć szybko 8 level. A dlaczego chcecie mieć 8 level? Bo musicie znaleźć dużo drogich jednostek. Soraka jest za 4 golda, Teemo jest za 4 golda, Jhin, Gnar oraz Wukong tak samo. Na 9 poziomie do tej kompozycji możecie jeszcze dorzucić jakiegoś Thresha, żeby uzupełnić sobie chrono, chyba że gracie czterech snajperów, to wtedy Caitlyn da wam tego chrono. Generalnie kompozycja wymaga troszkę grania się z nią, bo ciężko się w nią przechodzi, dlatego że jest to bardzo late game'owa kompozycja. Jeżeli chodzi o itemki, to główne itemki na Teemo, które są naprawdę bardzo wymagane, to jest Blue Buff, bo wtedy on kastuje dużo szybciej, oraz Morello. Trzeci item to może być Rabadon, jeżeli macie nadmiar różdżek, albo może to być ta rękawica, która powiększa spell kryta. Wtedy nasz Teemo będzie zadawał naprawdę duże obrażenia, a na Jhina standardowo Infinity Edge oraz Last Whisper, żeby się przebijać przez tych Vanguardów, jeżeli ktoś będzie ich grał. Reszta itemków defensywnych ląduje na Wukonga, Gnara, na Nautilusa raczej bym nic nie wrzucał. Może to być Shroud of Stillness, może to być Frozen Heart, może to być Warmog, co tam macie pod ręką, to możecie na niego wrzucić. Zero też nie jest złym wyborem. I główne obrażenia będzie zadawał tutaj właśnie nasz Teemo z tym Blue Buffem, bo co dwa basic ataki będzie on kastował swoją umiejętność. Wiadomo, że Teemo nie będziecie mieć na początku gry, tak więc te itemki może trzymać Ziggs albo Twisted Fate, potem przerzucacie je na Cassiopeię i dopiero finalnie lądują one na Teemo. I to jest pierwsza kompozycja Astro Sniperów. Kolejna kompozycja, która dosyć dobrze się sprawdza i też jest podobno S-tierową kompozycją. Ja osobiście aż takiej nie lubię grać w tym patchu jeszcze, bo myślę, że jest wystarczająco magiczne obrażenie, które pozwoli zabić tą kompozycję. To jest Vanguard Mystic, czyli klasyczne 4 Vanguard, 4 Mystic, chyba że w lobby macie naprawdę dużą ilość obrażeń fizycznych, no to wiadomo, że gracie sobie 6 Vanguardów zamiast 4 Vanguard, 4 Mystic. Itemki są identyczne co do buildu wcześniej, czyli Blue Buff Morello ląduje na naszej Cassiopeii. Do tego możecie dorzucić Rapid Fire Cannona, żeby nie musiała podchodzić z bliska bić, albo możecie dorzucić jej GA albo Giant Slayera. Wszystkie itemki będą na niej się świetnie sprawowały. Itemki defensywne lądują na Jayce, możecie tam rzucić Shrouda, Warmoga, Bramblevesta, Dragon's Claw'a, Zephyra, ze Portal. No naprawdę cokolwiek tam macie, możecie na niego rzucić. Na 9 levelu chcecie sobie dodać Thresha i mieć jak największą ilość Urgotów albo postaci za 5 golda, które są na drugim poziomie na ławce. Wtedy przez to, że te walki długo trwają przez Vanguard Mystic, to ten Thresh będzie miał czas, żeby sobie kogoś przyciągnąć. Całkiem banalny build, tak więc nie będę na nim spędzał za dużo czasu, bo jest on już grywalny od kilku kompozycji. Trzecim buildem, który wam dzisiaj pokażę, to jest mój ulubiony build jak na razie w tym patchu, czyli 6 Blade Masterów pod Mastera i Care. Teri w tym patchu dostał dosyć duże buffy na wartości defensywne. Dostał on więcej Magic Resista, więcej Armora. Tak więc działa on dosyć dobrze. Osobiście ten build gram tylko na nielicznych galaktykach, czyli na Skarbiec, czyli Treasure Trove. Do tego możemy zagrać na Galactic Armory albo na galaktyce, gdzie macie darmowego rola co rundę. Wtedy ten build działa najlepiej.
bo macie albo więcej pieniędzy, żeby rolować, albo więcej itemów, żeby znaleźć perfekcyjne itemki, albo darmowego rola, żeby znaleźć te postacie. Tak więc na zwykłym świecie raczej bym się nie szarpał w tego builda, chyba że naprawdę macie perfekcyjne itemki po tego mastera i możecie sobie pozwolić takiego builda zagrać. Na 8, 9 poziomie chcecie dodać Fizza, chcecie dodać Fiza do Zeda, albo możecie też dodać Celestiala. Ja osobiście preferuję tutaj dorzucić Celestiala w postaci Rakana, Xina, Lulu, cokolwiek byście tam nie mieli pod ręką. To będzie tutaj świetnie działało. Macie jeszcze tutaj Zeda, żeby uzupełnić rebelii do waszego mastera Yasuo. Jeżeli chodzi o itemki, to na mastera ja akurat preferuję mieć Hurricane'a, bo nakłada on True Damage ze swojej umiejętności. Do tego Rapid Fire Cannona, żeby on był bezpieczny i tam sobie z tyłu stał, nie musiał podchodzić. I na trzeci itemek dorzucam albo Ginzo, albo Rabadona. QSS też może działać, ale myślę, że w tym patchu nie ma wystarczającej ilości stunów oprócz Gnara, które by wam tak naprawdę zaszkodziły, jeżeli się nim dobrze wypozycjonujecie. Jeżeli chodzi o itemki frontlane'owe, to na Szenie osobiście lubię mieć Frozen Hearta i Zezerota albo Warmog. Potem mogę mieć jeszcze rękawice złodzieja na jakiejkolwiek postaci, która jest na drugim poziomie. Jeżeli Yasuo jest na trzecim, to wiadomo, że ląduje to na Yasuo. I resztę ofensywnych itemków rozdajecie względem tego, która postać jest najbardziej wylevelowana. Przeważnie będzie to Yasuo i Zed, bo ich też szukacie na trzy gwiazdki. Tak więc na nich możecie rzucać jakieś tam itemki. Na Yasuo będą to itemki takie jak Static, Blood Tister, Infinity Edge, no cokolwiek tam macie, możecie na niego rzucić. Jeżeli chodzi o tą kompozycję, to chcecie jak najwięcej rolować na siódmym poziomie, bo wtedy macie całkiem spore szanse, żeby znaleźć te postacie. Chyba że gracie tą galaktykę, gdzie jest Force of Nature, to wtedy możecie sobie zagrać na szóstym, troszkę przerolować, żeby nie tracić tak dużo HP w midgame'ie. Osobiście bardzo lubię ten build, już kilka gierek nim wygrałem, działa on nawet na tych troszkę wyższych rangach, więc mogę go szczerze polecić. I to jest 6 Blade Masterów, tak zwane Bank Brosy, jeżeli byście się z takim terminem spotkali. Kolejna kompozycja to jest Hyper Roll Xayah. Nie działa to tak dobrze jak działało, bo Jarvan jest po dosyć dużych nerwach, ale jeżeli traficie naprawdę bardzo dobre itemki, te postacie same wam będą wypadały w sklepie, nie musicie za dużo rolować, to możecie sobie tego builda zagrać. Ja osobiście preferuję tego builda grać pod 6 Blade Masterów i szukać tylko Xayah oraz Jarvana na trzeci poziom, niżeli szukać też Fiory oraz Caitlyn, żeby znaleźć też czterech Celestiali i gdzieś tam jeszcze mieć jakichś snajperów i chrono po drodze, bo chrono i tak będziecie mieli z 6 Blade Masterów, tak więc to wygląda w następujący sposób. Jeżeli Fiora wam wskoczy na trzeci poziom, to oczywiście możecie zagrać, jeżeli nie, to nie stresowałem się za bardzo tą postacią, do tego możecie sobie dorzucić Irelię, Riven, która da wam Chrono oraz będzie piątym Blade Masterem i wtedy dorzucacie Mastera albo Yasuo. I tak ta kompozycja powinna wyglądać, czyli Jarvan oraz Xayah na trzecim poziomie i 6 Blade Masterów do tego sobie dorzucacie. Jeżeli chodzi o itemki, no to klasyczne itemki na Shreddera, Infinity Edge oraz Last Whisper. Trzecia itemka jest opcjonalna. Ja preferuję wrzucać Deathblade'a, żeby ona jeszcze bardziej się rozpędzała, a na naszego Jarvana może wylądować Warmog, może wylądować Rabadon, może wylądować Bramblevest albo Ionic Spark. Wszystkie te itemki świetnie się na nim sprawdzą. A na naszego Rakana możecie rzucić Spear of Sojourn i też dobrze sobie z nim poradzi. Tak więc tak powinna wyglądać ta kompozycja. Rolujecie pod nią albo na piątym levelu, gdy macie nadwyżkę z 50 golda, albo hyper rolujecie po kragach, gdy macie 8 na 10 expa i czwarty poziom. Tak to powinno wyglądać. Znajdujecie te dwie postacie na trzeci poziom i wtedy po prostu czekacie i pompujecie wszystko w level, żeby sobie wbić tych 6 Blade Masterów. Dosyć łatwa kompozycja, ale nie forsowałbym jej co grę, bo po prostu może to wam nie wyjść na dobre. Darkstary oprócz Jarvana nie dostały zbyt dużych nerfów, w sumie nie dostały w ogóle nerfów oprócz Jarvana, tak więc granie Darkstarów nadal jest świetną opcją. Możecie ich zagrać 6, możecie ich zagrać 4. Ja osobiście preferuję grać 4, bo możecie dorzucić sobie lepsze jednostki poboczne, ale jeżeli wam się trafi 6 Darkstarów, no to wiadomo, że możecie sobie ich zagrać. Najlepsze itemki na Najlepsze, jeszcze najlepsze postacie, które możecie tutaj dodać, to jest Soraka, żeby mieć Mystika. Możecie dorzucić sobie jakiegoś Wukonga, żeby mieć Vanguarda.
Generalnie, jeżeli macie 6 Darkstarów, to już macie troszkę mało miejsca na kombinowanie. Dlatego, jeżeli Shaco nie ma dobrych itemków, a znaleźliście bardzo wcześnie Xerata, to wyrzucałbym tego Shaco z tej kompozycji. Tak samo jak i wyrzucałbym tego Mordekaisera i po prostu zagrał sobie Protektora. Z tym Jarvanem, jako dobry frontlane, można sobie jeszcze zagrać jakiegoś Celestiala, czyli zagrać sobie Lulu zamiast tej Soraki. Możecie sobie zagrać jakiegoś Sorcerera, żeby ten Xerat też troszkę mocniej bił. No, w tym buildzie można dosyć dobrze namieszać, aż możecie też wrzucić, żeby mieć Snajpera oraz Celestiala, tak więc 8-9 poziom jest dosyć wymagany. Karma zawsze stoi przy Xeracie, bo wtedy daje mu atak speeda i on naprawdę potrafi sam zaorać gierkę, jeżeli ma wystarczająco dobre itemki na niego. Właśnie chcemy mieć jak największą ilość Ginso, jeżeli macie tych Ginso 3, to świetnie się to sprawdzi. Żeby przetrwać early game'a, to na naszego Jarvana chcemy wrzucić Ionic Sparka, Warmoga, też bardzo dobrze to będzie działało. Shaco oraz Jhin w early game'ie, Shaco w early game'ie i w mid game'ie będzie trzymał itemki ofensywne, żeby później przerzucić na Jhina. Jest to Infinity Edge, Last Whisper, albo też Blood Tister oraz GA. Wszystkie te itemki Shaco świetnie trzyma, a potem możemy przerzucić na Jhina. A jeżeli macie naprawdę nadmiar itemków, to na Ashe możecie wrzucić jeszcze Spear of Sojourn i ona też da radę wam tego early albo mid game'a wykerować, zależy kiedy ją tam dostaniecie. Ten build był grywany przez cały ostatni patch, tak więc powinniście wiedzieć, jak on wygląda, jak się go gra. Nadal jest grywalny, nadal można nim wygrać, nic się tam za bardzo nie zmieniło, jeżeli chodzi o tych Dark Starów. Przez to, że Jinx oraz Master Yi dostali całkiem dużego buffa do mety, powoli wraca 6 rebeli. Tych 6 rebeli niestety trzeba troszkę zhighrollować, żeby ta kompozycja miała ręce i nogi, bo ciężko jest ją forsować. Jinx dostała tam delikatnego buffa na attack speed, a Master, tak jak już wcześniej wspominałem, dostał buffa na wartości defensywne, czyli armor i magic resist. Tych 6 rebeli, do nich potem dokładacie sobie Blitzcranka oraz dokładacie sobie Ezreala i macie wtedy uzupełnionych chrono, brawlerów oraz blasterów. Jeżeli chodzi o itemki na Jinx, to na nią najlepsze są itemki w pełni ofensywne, czyli Deathblade. Do tego możecie sobie dorzucić Giant Slayera. Jeżeli nie macie Deathblade'a, to dwa razy Giant Slayer też będzie świetnie działał. I ja osobiście lubię dorzucać Guardians Angela. Jeżeli tam by się coś nieprzyjemnego stało, to ona jeszcze może wstać i po zmianie targetowania po prostu wykończyć przeciwnika. Red Buff zawsze ląduje na Ezrealu. Naprawdę, jeżeli nie macie możliwości wrzucić inne itemki na Jinx, to wtedy dopiero red buff ląduje na Jinx, ale ten red buff powinien zawsze być na Ezrealu. Do tego, jeżeli w early game dostaniecie nadmiar łezek albo różdżek, to wszystkie powinny lądować na Ziggsie, który powinien wam wygrać early game'a. Jeżeli macie jakiegoś zbędnego Warmoga albo Zezerota, to może to wylądować na Malphite'cie i też powinien wam wygrać early game'a. Na Blitzcranku zawsze najlepszy jest Zephyr. Ten Zephyr możecie trzymać w rogu, żeby podrzucić jednostkę, którą przeciwnicy przeważnie tam dają, i przyciągnąć głównego carry. Wtedy Jinx może zabić tego carry i się szybciej rozpędzić. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to mogą oni stać tak, a mogą też stać sobie w piramidzie. I wtedy ta Jinx jest troszkę bardziej bezpieczna. Oczywiście tracicie jednego rebela, który nie daje wam buffa do Jinx, ale myślę, że nie opłaca się tym jednym rebelem zabijać sobie pozycjonowania. Zależy to jest od tego, ile w lobby jest infiltratorów. Jeżeli tych infiltratorów jest dużo, to chcecie to pozycjonowanie tak ustawiać, żeby wasza Jinx zawsze była bezpieczna. Jeżeli tych infiltratorów jest mniej, to możecie sobie ustawiać tą piramidkę i wtedy wasza Jinx będzie mogła ten frontlane sobie tam gdzieś czyścić powoli. Jeżeli Blitz kogoś słabego przyciągnie, to ona się szybciej rozpędzi. Ziggsa też chcecie trzymać po stronie Blitza, bo jeżeli Blitz przyciągnie i podrzuci, to Ziggs też go stargetuje i wtedy ta postać po prostu szybciej ginie. Całkiem prosta kompozycja, była grywalna przez większość seta 3,5, tak więc jeżeli jeszcze jej nie znacie, to możecie sobie sprawdzić te filmiki z wcześniejszych patchy i nadal będzie to mniej więcej ta sama kompozycja. Ostatnia kompozycja, którą wam dzisiaj pokażę, to jest kompozycja pod Syndrę. Syndra też nie została zmieniona, tak więc można ją dalej grać. Tak zwana e-dziewczynki, e-girls, jak to tam niektórzy mówią. I do tej Syndry dorzucacie sobie Ahri.
Wtedy macie już sorcererów. Na wasz frontline powinna wylądować Niko na defensywnych itemkach. Zaraz pokażę, jakie te defensywne itemki są. I do tego dorzucacie sobie Sorakę. Oraz kluczowa w tym buildzie jest Janna. Wtedy jak już macie 6 Stargardianów, to naprawdę ten build zaczyna przyjemnie działać. Ja osobiście dorzuciłbym tutaj też Mystika, żeby mieć jakieś tam wartości defensywne oraz tego jednego protektora. I zamiast Soraki potem można dać jeszcze Lulu, żeby mieć Celestiala. Ten build naprawdę świetnie może się sprawować, jeżeli macie bardzo mocny early game i wszystkie itemki mówią wam, żebyście złożyli Syndrę, czyli macie Dlubufa, Rabadona, na waszą Janę chcecie mieć jak największą ilość Spear of Sojourn, możecie z kogoś złożyć Star Guardiana, na przykład z Victora, oraz na waszą Niko powinien wylądować Guardian's Angel, Varmok albo Zezeroth oraz Ionic Spark, żeby w tym early i mid game jakoś się tam utrzymać i za dużo HP nie stracić. Jeżeli naprawdę macie przewagę, to na 7 poziomie możecie sobie rolować nadwyżkę z 50 golda, czyli slow rolować, żeby Syndrę znaleźć na 3 poziom, bo jeżeli chcecie tym buildem wygrać, to albo Janna na 2 poziomie, albo Syndrę na 3 poziomie ułatwi wam to zadanie. Na 9 poziomie też możecie sobie dorzucić 4 Sorcerera, żeby te wszystkie postacie mocniej biły. Build generalnie jest dosyć prosty, dosyć łatwy, po prostu dokładacie sobie tam po kolei tych Star Guardianów, ulepszacie mocne jednostki i składacie buildy defensywne na Niko, ofensywne na tą Syndrę i powinno to wszystko świetnie działać. Tak więc nie za bardzo się znam na tym buildzie, bo osobiście nie lubię go grać. Nie wydaje mi się, że jest on na tyle silny. Myślę, że on jest A-tierowy, a nie S-tierowy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek tych buildów. Jest dosyć dużo grywalnych buildów w tej mecie. Zobaczymy, co tak naprawdę ta meta nam jeszcze przyniesie za kilka dni. Jak na razie wygląda to wszystko dosyć ciekawie. Warto jeszcze wspomnieć o cyberach, ale nie chcę tego odcinka robić zbyt dużego. Zobaczymy, czy te cybery faktycznie będą grywalne. Jeszcze raz zapraszam was na mojego Twitcha. Link będzie w opisie. Ja mam nadzieję, że będziecie mieli wspaniały dzień i trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.